Natomiast, panie doktorze, wspomniał pan o możliwościach współpracy z Hutą Stalowa Wola i tworzenia drugiego płuca Politechniki. I tutaj się spotykamy w swoich marzeniach. Nie bez powodu zabiegaliśmy o tworzenie właśnie Wydziału Zamiejscowego Oddziału, właściwie wcześniej Politechniki w Stalowej Woli, ponieważ nasze marzenia w Stalowej Woli są bardzo jasne, nawiązują do okręgu Cepowskiego, do genialnej myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego, który mówił o takim sprzężeniu, prawda, przemysłu, nauki, ale przede wszystkim to ma wszystko służyć bezpieczeństwu. Oczywiście technologii podwójnego zastosowania jak najbardziej, też o tym myślimy, bo jest to szansa po prostu na rozwój i na pozyskiwanie środków. Dlatego też pozwoliłam sobie zaprosić dzisiaj przedstawicieli Huty Stalowa Wola, którzy będą mówić o wielkich naszych projektach, które chcemy i będziemy realizować, mam nadzieję, i o możliwościach współpracy z Politechniką w różnych obszarach. I chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że takie sprzężenie właśnie nauki i przemysłu jest wielką szansą dla regionu i dla tej części regionu, czyli dla Stalowej Woli, nie tylko okolic, bo Zachód będzie generował w przyszłości bardzo dobre miejsca pracy, płatnej pracy i miejsca, które pozwolą się rozwijać młodym inżynierom, konstruktorom. Tutaj liczymy też na współpracę z Politechniką w zakresie właśnie pozyskiwania tych młodych talentów, kadr. Chcielibyśmy, żeby to byli studenci stąd, żeby nie szli do wielkich miast, powiem tak kolokwialnie, ale żeby mieli szansę, widzieli tę szansę rozwoju tutaj u nas w regionie. Więc bardzo dziękuję za to, że pan rektor wyraził zgodę, żebyśmy mogli przedstawić państwu to, co zamierzamy. I mam nadzieję, że jest to też szansa dla Politechniki, aby właśnie w tym takim nowym otwarciu Cepowskim znaleźć swoje godne miejsce jako uczelnia wiodąca tutaj właśnie z uczelni technicznej w regionie, żebyśmy nie tylko mogli czy musieli sięgać po naukowców z Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, ale przede wszystkim szczycili się współpracą z Politechniką Rzeszowską.